Cześć, witajcie w kolejnej przykładowej rozgrywce. W dzisiejszym odcinku Steamworks, czyli gra, która lada chwila dzięki wydawnictwu Baldur pojawi się na Wspieram To. Będziecie mogli kupić sobie w przedsprzedaży, wesprzeć wydanie właśnie tej gry. O czym ona opowiada? Będziemy wcielać się tutaj w inżynierów, którzy będą budowali swoje takie unikalne machiny, które będą dawały nam prestiż, ponieważ chcemy jak najbardziej tutaj zabłysnąć przed brytyjską królową, także będziemy wydawać nasze ciężko zarobione funty, żeby budować kolejne silniki, kolejne konstrukcje, które są dostępne w grze, po to, żeby stworzyć jak najbardziej dziwne miejsca, gdzie możemy wysłać naszych pracowników. Każdy ogólnie zaczyna właśnie ze swoją taką personalną jakby planszą postaci, gdzie mamy zawsze dwóch robotników na początku. Koszt, ile będzie wymagany, żeby wysłać tych robotników do pracy na jedną ze swoich pól na planszy albo do maszyny swojej albo przeciwnika. I ewentualnie jeszcze widzimy akcje unikalne dla każdej postaci, ponieważ gramy na jakby stronie B, to jest taka zaawansowana strona, gdzie jeszcze każda postać, która jest dostępna w grze, ma inne akcje do wykonania, jak również początkowe zasoby. Tak? Na przykład ten profesor Lucius na początku posiada dwa silniki parowe, jak również jedną część upgrader. To jest taka część, którą jak zbuduje, będziemy mogli używać do tego, żeby poszerzać swoje maszyny o kolejne podzespoły. Z kolei Rowena, jak widzicie, jest dobra w pozyskiwaniu silników, ogólnie w budowaniu, aktywowaniu. Zaczyna z dwoma silnikami mechanicznymi, dwoma silnikami parowymi, które no, będzie mogła tutaj wcielić do swoich własnych maszyn. No i gra się rozpoczyna od tego, że wysyłamy jednego ze swoich robotników. Na początku, widzicie, mamy zablokowanych kolejnych pracowników do czasu odkrycia właśnie ery drugiej i trzeciej. To się wydarzy, kiedy znikną wszystkie nasze monety, które tutaj blokują nam te nasze ery. I w zasadzie, żeby już nie za dużo nie mówić, rozpoczniemy. Na początek dobrym pomysłem jest pozyskanie nowych właśnie podzespołów, szczególnie dla tej postaci, która ma tylko silniki, więc używa tej akcji. Jak widzicie, ona jest darmowa, bo tutaj nie płacimy za robotnika i możemy z dwóch rzędów, jakby dwa razy, wziąć ostatni kafelek na prawo. Czyli patrzymy teraz, możemy wziąć ten kafelek, który pozwala nam na, widzicie, wydając gotówkę albo nie wydając ewentualnie gotówki, możemy podejrzeć jakby zakryte kafle i dobrać sobie właśnie takie podzespoły przy aktywowaniu tego kafelka. To z kolei, widzicie, pozwala nam na zarabianie gotówki, jak również pozyskiwanie podzespołów kolejnych naszych silników. Więc na początek powiedzmy, że weźmiemy sobie właśnie tą część. I ona trafia do naszych zasobów, to jeszcze nie jest zbudowana maszyna. Teraz nam się przesuwają wszystkie. I drugi raz możemy wykonać tę akcję, ponieważ widzicie ten symbol, ona może dwa razy robić tę akcję. Więc upgradera weźmiemy po to, żeby powiększać. Tak? Jeżeli odpalimy to za pomocą naszego silnika mechanicznego, to z maszyny o wielkości 2 będziemy mogli zrobić trójkę. Jeżeli z parowej, to z trójki czwórkę i tak dalej, i tak dalej. Elektryczne silniki oczywiście są najlepsze. No i to była jej akcja. I teraz przechodzimy do drugiego gracza. Tutaj też oczywiście się zawsze uzupełnia ten stos. I co on by chciał zrobić? Prawdopodobnie on już zbuduje sobie maszynę. Więc tak, on ma akcję podwójną taką, że też może wziąć jeden kafelek z tych dostępnych, jak również zbudować maszynę o wielkości 2. Który z tych kafelków bardziej by go interesował? Wydaje mi się, że też weźmie ten kafelek do podglądania i pozyskiwania nowych kafli. Więc kładzie go tutaj, przesuwamy wszystko, dokładamy nowy. I jako drugą akcję, zobaczcie, on może zbudować maszynę o wielkości 2. To jest istotne, że to jest konkretnie 2 i dopiero później, jeżeli będę miał taką możliwość, będę mógł powiększyć swoją maszynę. Pierwsze, o czym decyduję, jak widzicie, ten taki symbol oznacza silnik. Tak? Muszę zdecydować, jaki silnik będzie napędzał moją maszynę. Ja za bardzo nie mam wyboru, bo mam tylko silniki parowe, więc wystawiam taki właśnie kafelek. I jako podzespół wybieram sobie ten albo ten z moich zasobów. Myślę, że ten będzie na początek lepszy, bo pozwoli mi pozyskać kolejne zasoby. Jak widzicie, każdy podzespół ma tutaj wymagania co do właśnie silnika, jakim możemy go zasilić. Widzicie, że tu tylko są takie rury, które wskazują na to, że to jest do maszyny parowej, więc dołączamy i mamy maszynę o wielkości 2.
I również nowe pole do wysłania robotnika, bo w przyszłej turze będę mógł wziąć tego robotnika, wysłać tutaj i odpalić sobie tą zdolność właśnie, którą macie tu widoczną. Ale to w przyszłej turze. I teraz niebieski, bo jest jego tura, znowu nie płaci za robotnika i zobaczcie, że może właśnie iść tutaj do profesora, żeby odpalić tą akcję. I nie wiem, czy to nie byłby całkiem dobry pomysł. Tak, więc zajmuje mu pole, bo on wie, że on pewnie będzie chciał na swój kafelek iść, więc on zajmuje. Dzięki czemu płacąc 0 mogę jeden wierzchni kafelek wziąć, zadecydować czego chcę czy nie. No ale w oczywisty sposób on mi się przyda, tak? Widzicie tutaj, że jeżeli to jest zasilone mechanicznym silnikiem, mogę kolejne dwa silniki pozyskać. Także będzie mi łatwiej tutaj o kolejne kafelki. I tu jest właśnie ciekawy element tej gry. Zobaczcie, teraz skoro ja zabrałem pole moim przeciwnikowi, on dostaje rekompensatę w postaci monety, która się znajduje tutaj. Widzicie, tu są akurat trzy monety, które sprawiają, że zakończy się pierwsza era. Jedna z nich ląduje u właśnie tego profesora jako taka rekompensata. Jeżeli gralibyście na 3, 4, 5 graczy, byłyby to punkty zwycięstwa zamiast funtów, tak? Więc to tylko w trybie na 2 graczy jest gotówka. Tak, także ona zajęła miejsce, wzięła sobie kafelek i teraz znowu jest runda zielonego. Co on by chciał zrobić? Nie może wysłać jakby tutaj na żadne pole, bo żadnej maszyny jeszcze nie zbudował gracz niebieski, więc może on sobie powiększy maszynę, może to zrobić, powiększy sobie maszynę o kolejny kafelek, albo ewentualnie może pozyskać silnik, co byłoby też niezłe, ale w sumie ma jeden, więc razie nie będzie tego potrzebował, więc może użyje tej akcji, żeby powiększyć swoją maszynę. Więc dokłada trzeci kafelek, to widzicie jest uniwersalne połączenie, bo tutaj widzicie i zębatkę, i elektrycznie zasilane, i parowo, więc może uniwersalnie podłączyć, pyk, pasuje. Dzięki czemu w przyszłej rundzie, jak będzie aktywacja tego pola, to będzie mógł i ten kafelek aktywować za pomocą tego silnika. Także całkiem fajna sprawa. Teraz widzicie, że skończyli nam się pracownicy, więc oni do nas wracają. Wracacie na swoje miejsce, na swoje pola. I teraz odrzucamy jedną z monet tutaj, które nam blokują, czyli rozgrywka by przebiega dalej, więc teraz jesteśmy już tylko jedną monetę od skończenia tej pierwszej ery i jak zobaczycie, tu jest symbol też, że odrzucamy po jednym kafelku z tego rzędu na dno naszego stosu, więc kładziemy je tutaj na dno, kładziemy to w ten sposób i przesuwamy wszystkie nasze kafelki. O! To jest ciekawy kafelek, na przykład jeżeli widzicie taką umiejętność na czerwonym tle, oznacza to, że właściciel tej maszyny otrzymuje właśnie ten bonus, tak? Więc nawet jeżeli niebieski by użył zielonego właśnie maszynę, przynajmniej by dostał jeszcze jedną monetę dzięki temu. Także to jest fajne. I teraz pierwszy gracz przechodzi do gracza zielonego, który wysyła jednego ze swoich pracowników tam, gdzie chce. Może już zająć swoją maszynę i tak naprawdę byłby w stanie poszerzyć do 4 aż kafelków swoją machinę, ale niestety nie posiada żadnego kafelka, więc niestety tego nie zrobi. Więc na początek znowu chyba wyślę tutaj, pozyskać jeden kafelek i zbudować maszynę. Musi coś pasować do silnika parowego, bo tylko taką opcję będę miał budowy. A niestety żaden z tych kafelków nie pasuje, bo jak zobaczycie, ten jest zasilany właśnie mechanicznie, ten jest elektrycznie, więc żaden z nich niestety mi tutaj nie przypasuje. Więc nie opłaca mi się robić tej akcji, więc może wstrzymam się i po prostu pozyskam sobie jakiś silnik. Teoretycznie elektryczny jest najlepszy, więc na później wezmę sobie elektryczny silnik, który będzie tu leżał i czekał, aż go wbuduję do jakiejś mojej maszyny. Teraz gracz niebieski chyba już się zdecyduje na budowę jednej ze swoich maszyn. Jak widzicie, on musi zapłacić monetę za budowę, także on jest troszkę gorsza jest ta dziewczyna w budowaniu, a ma więcej silników na początku, więc kładę tutaj mojego pracownika, płacę jedną monetę do banku, dzięki czemu buduję maszynę wielkości 2. I co bym z tych kafelków chciał zrobić? Mam pamiętajcie, parowe i mechaniczne, więc takich poszukujemy. Ten jest uniwersalny, ten jest tylko elektryczny, więc jego nie będę w stanie na razie zbudować. Czyli z tych dwóch muszę wybrać. Tu widzicie jest powiększanie maszyn, tutaj widzicie pozyskiwanie kolejnych silników. Myślę, że silników na razie mam dużo, więc po prostu chyba zbudujemy tego upgradera, czyli kładziemy jego i
szybciej będę potrzebował pewnie powiększenie z 2 na 3 niż tego, więc ta słabsza akcja mnie interesuje, więc weźmiemy, widzicie, maszynę wielkości 2, zbudujemy. Tak zbudowaliśmy maszynę, dzięki czemu mamy dostępne pole w przyszłych rundach do użycia. I teraz właśnie jest pora na tego profesora, a widzicie, w pierwszej rundzie powinien za swojego robotnika zapłacić jedną monetę. Także ta moneta powinna wylądować w banku, więc ma tylko 3 obecnie. I tego pracownika, za którego znowu płaci 1, wysyła, powiedzmy, że czy opłaca mu się na maszynę przeciwnika? Chyba nie. Teraz skoro ma już silnik, więc teraz bym się opłacała ta akcja pozyskania jednego kafelka i budowy. Więc teraz bierze ten elektryczny i może zbudować maszynę o wielkości 2. Więc ta maszyna tutaj z tym silnikiem może być jak najbardziej zbudowana. Wszystko się tutaj zgadza. No i na tym tak naprawdę jego tura się kończy, bo nic więcej tutaj nie zrobi. No i przechodzimy teraz do niebieskiego. On ma, widzicie, za 0 tego ostatniego robotnika. I co bym chciał zrobić? Może wysłać nawet do mojego tutaj oponenta. Jak mi się wydaje, tak. Wysielamy do niego. Uaktywniamy jego maszynę po raz kolejny, dzięki czemu on dostaje tą ostatnią monetę, która się tutaj znajduje. I odpalam, w jakiej kolejności chcę tą akcję, więc to jest całkiem fajne. Z tego niestety nie za bardzo będę mógł skorzystać, bo to tylko widzicie z trójki na czwórkę, a ja mam 2. Ha. Także ciekawe, czy mi się to opłaca. Może i nie, faktycznie, więc niech on odda tą monetę. I po prostu użyję swojej akcji. Użyję swojej akcji, więc z 2 na 3, więc mogę podpiąć tutaj ten, widzicie, podzespół. Dzięki czemu w przyszłych rundach będzie to jeszcze lepszy silniczek. Także został podpięty. Ok, i te monety, żeby mi tu nie latały w ten sposób. I wysłaliśmy swoich robotników, jak widzicie, więc oni znowu do nas wracają. Moneta, która tutaj była, wypada z gry. Nie ma tu, jak widzicie, żadnej dostępnej monety. Ta kudeczka została odblokowana, więc to oznacza, że wchodzą nam kafelki kolejnego poziomu. Widzicie, teraz będą takie lepsze już, które będą dawały punkty prestiżu. O, w ten sposób. Tak. I tak. No właśnie. Na przykład taki kafelek. Zobaczcie. Po uaktywnieniu maszyny, tutaj widzicie, to jest tylko wyłącznie elektryczna. Jeżeli odrzucę z ręki dwa jakiekolwiek silniki, otrzymam 1 punkt prestiżu od razu, tak? Jeżeli konkretnie to będzie jeden silnik parowy, jeden silnik elektryczny, to 2 prestiżu. Więc całkiem dobry kafelek. W odpowiednim momencie, jak się go odpali, można tutaj dużo, dużo osiągnąć. Tak? I zauważcie też, że praktycznie każda maszyna dostępna w grze na koniec gry daje również 1 punkt prestiżu, więc tak naprawdę cokolwiek tutaj budujemy, to jakieś punkty zdobywamy. Tak? Potrzebujemy dużo gotówki, żeby pozyskiwać nowe kafelki, żeby płacić za akcje, żeby płacić naszych pracowników. No właśnie, bo teraz odpaliła nam się kolejna era, więc mamy po jednym dodatkowym. Więc zobaczcie, że tutaj już będę płacił za każdego swojego, widzicie, tego białego. Oni tu wracają. I zielony, zobaczcie, będzie aż 2 płacił. Więc teraz będzie już potrzebował dużo gotówki, żeby uaktywniać swoje akcje. Ewentualnie można znaleźć taki kafelek, który daje, widzicie, takiego nam robota, który nam pomaga przy tych konstrukcjach. No ale gra tak przebiega. Mamy coraz więcej maszyn, coraz więcej pól, gdzie możemy wysłać do siebie, do przeciwnika. Coraz lepsze kafelki w trzeciej erze, to już w ogóle są takie super punktujące kafle. No i po trzeciej erze, jak widzicie, skończą się tutaj te monety, gra się kończy. Kto ma więcej prestiżu, ten zostaje zwycięzcą. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat Steamworks, możecie przejść do podsumowania. A na chwilę obecną dzięki wielkie, do następnego, hej!